Witamy serdecznie na kanale, a w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, będę miał zaszczyt zaprezentować Wam nowy nabytek Piotra, czyli Cadillaca Fleetwooda Brougham'a z 1987 roku. Autem w tej chwili jedziemy na naszą znaną miejscówkę, w której kręcimy wszystkie tam nasze auta i zobaczycie za sekundę auto w całej swojej okazałości. A na razie, moi drodzy, kręcę z ręki. Tutaj macie jednego z najsławniejszych właścicieli Cadillaców w Wyszkowie, czyli Piotra, który jest tutaj szczęśliwym posiadaczem swojego krążownika z silnikiem 5 litrów, który pali tylko 26 na 100. Bardzo mało. Bardzo mało i polecamy, bo auto jest mega ekonomiczne. Tu możecie zobaczyć. Tak, i nie ma gazu, bo gaz to wiadomo, że to tylko dla biednych ludzi, nie? No żartuję. Ekonomia przede wszystkim się liczy. Tutaj macie, zobaczcie, klimatronik w 87 roku, oryginalne radio, co tam, to wspomaganie i full różne ciekawe, dużo z ciekawego jeszcze wyposażenia. O, tutaj zobaczcie to, cyk, tak jak kiedyś w tamtym STS-ie, którego Wam ostatnio pokazywałem z Piotrem. Możecie zobaczyć sobie podświetlenie, a tutaj o. A potem w następnym wejściu za chwilę zobaczycie auto z zewnątrz i pogadamy z Piotrkiem, co go skłoniło do zakupu. Bo podobno totalizator sportowy to lotka wygrał. Chęć coś mieć, coś nowego. No właśnie, kiedyś Wam mówiliśmy, jak nagrywaliśmy STS-a, że będzie taka niespodzianka. Trochę się zeszło, no bo nie było w czym wybierać za bardzo fajnego, żeby coś kupić takiego w dobrych pieniążkach, moi drodzy, ale to jest właśnie tak, że jest jak 4 zarejestrowane nabytek w Polsce. Dokładnie, auto już jest na żółtych blachach. Dobra inwestycja kapitału w tych trudnych dzisiejszych takich czasach, które przyszły, gdzie tak naprawdę nie wiadomo w co te pieniądze zainwestować. To taki samochód już na wartości nie traci, no bo takich aut, moi drodzy, już nie ma i nie będzie. W dobie silników elektrycznych i aut na prąd. Mówię, że ich 2000 wyprodukowali, 1000 sztuk. Tak, to jest ponad 1000 sztuk zostało w takiej wersji wyprodukowanych, bo patrzyłem na stronie Cadillaca. Nie, takich, jest taka strona cadillacownersclub.com, tam możecie sobie wpisać numer VIN i Wam pokażę, ile było dokładnie sztuk w tej konfiguracji z fabryki wyszło. Tu wyszło do ponad chyba 1250 sztuk równo. Cadillaca Fleetwooda Brougham'a, silnik 5 litrów V8. Słychać jak chodzi? Tak, słychać jak chodzi. Bulgot. O! Możecie sobie teraz, usłyszeliście pewnie, jaki to jest ryk. Tak, samochód kupiony jako lokata kapitału, inwestycja pewna. No i za chwilę wchodzimy na następne wejście i zobaczycie go z zewnątrz. Witamy w kolejnym wejściu. Tutaj macie Państwo przed sobą Cadillaca Fleetwooda 1987, to już wcześniej mówiłem. Silnik 5 litrów V8. Tutaj go ogram Państwu z boku, z tyłu. I zaraz zobaczycie mniej więcej, jak on wygląda, co tutaj w nim jest takiego. My dopiero z Piotrem go, można powiedzieć, odkrywamy i go poznajemy. Cały czas go poznajemy na nowo, bo jest tu tyle różnych ciekawostek w tym aucie, no, że jeszcze musimy się tam sporo rzeczy nauczyć, jak na przykład tam niektóre rzeczy tam uruchamia w nim. Ale jak widać, klasyczny amerykański krążownik. Takich aut już, moi drodzy, nie ma, to już jest klasyka. Klasyka gatunku aut amerykańskich. Co tutaj więcej jeszcze powiedzieć? Auto, Piotrze, miesiąc temu zakupione. Jest. Czyli ponad miesiąc temu Piotr go, moi drodzy, zakupił. I od tamtej pory nie było kiedy nawet tak za bardzo Wam go pokazać z bliska. Ja Wam tutaj pokażę, o, jak on wygląda w środku, żebyście zobaczyli. Tapicerka skórzana, jest klimatronik, to już wcześniej Wam pokazywałem, no i pełne wyposażenie, elektryczne szyby, wspomaganie, tam ABS, jak na tamte czasy, no to jest po prostu, moim zdaniem, jest to mega kosmos. No, w 87 roku, kochani, to u nas w Polsce to były jakieś tam maluchy i tak dalej,
Polonezy, nie wiem co tam jeździło w tamtych czasach, podejrzewam duże Fiaty, jakieś tego typu auta. W Stanach no, mogliście zobaczyć właśnie takie krążowniki, którymi się podróżowało. I to był samochód taki, jak to jest samochód ekskluzywny, w najbogatszej wersji, jeżeli chodzi o wyposażenie z tamtego rocznika, bo jest to Fleetwood Brougham. Tutaj możecie sobie zobaczyć, wam pokażę taki fajny myk. Jest jeszcze z tłem pod kolor auta napis Brougham. Tutaj z tyłu mamy dealera, u którego auto zostało zakupione. Z logo Cadillaca, klasyczna czcionka, 5 litrów V8. Z takich fajnych detali znaczek cadillacowski. Jak chcecie sobie otworzyć klapę, to musicie sobie znaczek odchylić i tutaj przekręcić, kluczyk włożyć, nie? Co tu jeszcze jest fajnego? Taka naklejka z Cincinnati, 2000 KTF Protected, to jest jakiś tam, powiedzmy, nie wiem, chyba alarm czy coś takiego, nie wiem, aż tak się mega na tym nie znam, co to było w tamtych czasach. Skórzany dach, winylowy, w bardzo dobrym stanie. Tutaj macie jeszcze wersja The Elegance. Wszędzie znaczki Cadillaca. Tu macie też tak zwane Opera Lights. On, te światła w nocy się świecą. Jak jest już ciemno, to je ładnie tutaj widać. One się podświetlają w tych miejscach. Wszędzie widzicie, na każdym elemencie jest nabite logo Cadillaca. Ja kiedyś oglądałem odcinek na YouTubie Daga DeMuro, który pokazywał też takiego Cadillaca z tamtych lat. Klasyka. I mówił, że to jest trochę, jak dla niego to jest przesada, że tu jest tyle tych znaczków Cadillaca, ale wam pokażę na przykład tutaj. Opera Lights, tak samo tutaj są te światła w środku, też fajny, fajny bajer. Tu macie znowu logo Cadillaca i tutaj macie The Elegance. Konkretne, solidne uchwyty do zamykania drzwi. Klamki się znajdują w tym miejscu. Co tu jest jeszcze? W każdych drzwiach oczywiście popielniczka, na której też oczywiście jest logo Cadillaca, elektryczne szyby i sporo, Dobra, muszę się na chwilę włączyć. Wygląda po części silnik, jak mówiłem wam, 5-litrowy. To już nie będę maski podnosił i tak dalej. Pokażę wam jeszcze tutaj z tej perspektywy taką jedną, cały przód auta, rejestracja z Ohio. Macie tak samo na grillu logo Cadillaca, tutaj takie fajne ornamenty, też logo Cadillaca, zderzaki pełen chrom, znaczek fajny, bo jak go się dotknie, to jest tak zrobiony, że nie uszkodzi potencjalnego jakiegoś pieszego, jak się kogoś potrąci, nie daj Boże. No i tak to wygląda po całości, jeżeli chodzi o ten samochód. A wkrótce będę tutaj z Piotrem nagrywał jeszcze odcinki z Fleetwoodem, tak więc zobaczycie jeszcze wiele ciekawych rzeczy. Jak wam się film spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. I będziemy więcej jeszcze wam pokazywać ciekawych filmów. To do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam. I moi drodzy, jeszcze na koniec odpalenie V8. I tak to moi drodzy, V8 5-litrowy chodzi. Kurde, aż mi tutaj po tym daje. No dobra, to tym akcentem się żegnamy. Piotrze, pomachaj jeszcze tu widzom. I do zobaczenia w następnym odcinku. Dobra, na razie, heja, trzymajcie się.